Na podstawie listy obecności, na podstawie listy obecności stwierdzam, że Rada Dzielnicy osiągnęła nie zgodna do podejmowania uchwał. Państwo radni, otrzymaliście projekt porządku obrad. Otwieram oficjalnie 24. sesję Rady Dzielnicy 14. Otrzymaliście porządek obrad i do tego porządku obrad gminy zarządu zgłaszam następujące wnioski. Jako punkt 10 proponuję wprowadzenie podjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu porządku obrad? 18 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Nie, dziękuję. Wprowadziliśmy ten punkt o projekcie porządku obrad. Jako punkt 11 proponuję w imieniu zarządu podjęcie uchwały w sprawie opinii projektu Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Witam dwóch radnych, panią radną Weronikę Szelekiewicz i pana Krzysztofa Kaczorskiego. W imieniu zarządu proponuję wprowadzić jako punkt 12 podjęcie uchwały w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa o wykup części działek pod drogą dojazdową. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku? Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę, dziękuję. Sprawdzimy ten punkt do projektu w porządku obrad. Jako punkt 13 proponuję wprowadzenie podjęcia uchwały w sprawie zadania priorytetowego na 2012 rok. Zapisany materiał dla Komisariatu Policji i Sumery. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do projektu w porządku obrad? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał. Mówię, że wprowadziliśmy punkt do projektu porządku obrad. Jako punkt 14 proponuję podjęcie uchwały w sprawie zadań powierzonych bezpiecznych Kraków na 2012 rok pod nazwą zakup sprzętu i materiałów dla Komisariatu Ustnego Policji oraz zakup materiałów biurowych dla Komisariatu Ustnego Policji. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał. Nie widzę, dziękuję. Tyle, jeżeli chodzi o propozycję zarządu do projektu porządku obrad. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zgłosić jakieś propozycje do projektu porządku obrad? Nie widzę. Pani Zabianie, proszę. Proszę się linii autobusu 142. Żeby nie tylko on w ogóle jeździł, ale żeby dojechał do Nowej Kaplicy, bo tam nie ma czym, prawdę mówiąc, dojechać. To jest Pani Zosiu już propozycja dotycząca projektu uchwały, tak więc przy omawianiu projektu uchwały będzie okazja, żeby w tym zakresie zgłosić stosowną poprawę. A czy jakieś wnioski dotyczące projektu porządku obradu? Nie widzę, w związku z tym poddaję cały projekt porządku obradu, ale zanim to uczynię, to informuję Państwa, że punkty dotychczasowe od 10 do 14 inwestują następującą moderację w wykonanych zmian. Informacje przewodniczącym Komisji Kontrolowej to będzie punkt 15, informacje zarządu 16, sprawy bieżące 17, oświadczenia i komunikacje 18, zamknięcie obrad 24 sesji 19. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad wraz z prowadzonymi zmianami? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego punktu przyjętego przed chwilą porządku obrad. To jest przyjęcie protokołu z 23. sesji Rady Dzielnicy 14. Protokół był
wystawiony zgodnie ze statutem w siedzibie dzielnicy. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby mieć jakieś poprawki do protokołu, jakieś uwagi, jakieś zastrzeżenia? Nie widzę, w związku z czym uznaję protokół za przyjęty i został on przeze mnie podpisany.